W dzisiejszym odcinku przed wami skoki narciarskie, ale czołgami. I dzisiaj dokładnie tak, będziemy skakać czołgami i okazuje się, że tym razem będziemy mieli czterech skoczków. Będę to ja, będzie to Ewela, będzie to Kamstar oraz Ray. Będziemy rywalizować na trzech różnych skoczniach, oddając po trzy skoki. To jakie miejsce zajmiemy, będzie świadczyć to o tym, jakimi brońmi będziemy mogli grać na końcowej mapie. Bo uda się wygrać, oglądajcie do samego końca. A few moments later. A więc widzowie, jak możecie zobaczyć, my już jesteśmy gotowi do skoczni. Skakania na pierwszej skoczni. Także to jest runda pierwsza. Tych rund jest aż trzy. Także widzowie, w dzisiejszym odcinku jest z nami Kamstar, Ewela oraz Reju. Siemano. Siema, siema. Czołem. Hejka. Ewela jest zawsze, bo to jest kanał Rafa i Ewela. Zapomniałem, widzowie. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy skakać. Będziemy mieli po trzy skoki właśnie tym czołgiem. I tam na dole macie planszę. I pierwsza plansza jest bardzo prosta, ponieważ na tej planszy mamy tylko i wyłącznie dodatnie punkty. Później to się będzie zmieniać, ale to oglądajcie do samego końca. A teraz wam Ewela pokaże, co się dostaje za jakie miejsce. Kto zdobędzie najwięcej punktów po trzech skokach, oczywiście zajmuje pierwsze miejsce i za pierwsze miejsce ma najlepsze bronie. Drugie miejsce tutaj ma troszkę gorsze bronie, trzecie miejsce jeszcze gorsze, a niestety kto będzie ostatni nie zdobywa nic, także mam nadzieję, że to nie będę ja. Także w tym odcinku można powiedzieć, że jest duża motywacja, żeby jednak być na tym podium, no bo zostanie się bez lutu, a na samym końcu tego odcinka będziemy walczyć na tamtej przygotowanej arenie. Także słuchajcie, kto chce skakać pierwszy? Kto się zgłasza na ochotnika? Ja. Dobra, no to Ewela w takim razie siadaj do czołgu. Dobra, jak wiecie, ja nie jestem zbyt dobra w takie klocki. Tutaj podobno mam powolutku zjeżdżać. I tutaj można dać speeda, można. Ja pierwszy raz jadę tym czołgiem. Patrzcie się. Tu jedziemy, jedziemy. I tutaj na końcu. O, i będzie stóweczka? Nie, nie jest tak źle, 40, także pierwszy tutaj na rozgrzewkę, zaraz pójdzie mi lepiej. Ja przypominam, że to jest najłatwiejsza skocznia tak naprawdę. I Ewela, wracaj tutaj jeszcze i będziesz skakać jeszcze dwa razy. I widzowie, jakbyście chcieli zagrać na tej mapie, oglądajcie odcinek do końca, to powiem wam, jak na niej zagrać. Ej, teraz mam taki plan, że jadę tutaj powolutku, żebym się nie zbagowało. I teraz speed i na... speed, speed... To dospidowałam. No i co to teraz mam zrobić? No chyba za szybko pojechałaś, także Ewela, no musisz mieć to podejście. No nie będziemy powtarzać. Masz tylko 40 punktów, dawaj na trzeci skok. Czołg już jest gotowy na trzeci skok. Ja wam oczywiście, widzowie, jeszcze przypominam o tym, żebyście pamiętali o naszych kodach, czyli Ewela albo Rafa, to ja. I Ewela, co jest z tobą? Nie rzucaj tym, dawaj jeszcze raz. Ej, ja chciałam wsiąść tylko, to nie jest moja wina jak coś. Tutaj te czołgi są przeciwko mnie. Ja tutaj pierwszy raz tutaj czołgiem jadę, a oni tak tutaj mnie trolują. Jedziemy powolutku i robimy tak jak wcześniej. Mam nadzieję, że teraz mi się uda i nie zbaguje się tutaj czołg. I uwaga! I teraz powolutku puszczamy już nic. No dobra, tyle samo, także mam razem 80 punktów. Nie za dobrze, ale mam nadzieję, że chociaż trzecie miejsce będzie. Od dawna nie skakałem z czołgu. W ogóle nigdy tego nie robiłem, więc... spróbujmy. Powolutku, powolutku. Dobra, przyspieszymy i... ile będzie, ile? 40. Dobra. Ej, czyli jak możecie zobaczyć, każdy bije w 40, czyli albo trzeba zwolnić. Ja jeszcze tutaj wam nie powiedziałem, w zależności w którą stronę na tej skoczni pojedziecie, no to tak ja was wybiję. Różne kąty wybicia są, także zapraszam na drugi skok, jak tutaj odradzam. Dobra, teraz moja taktyka jest taka, żeby bardzo powolutku zjechać. Nie przyspieszać, więc sprawdzimy, czy moja taktyka się uda. Coś tam poszło nie tak. I 30 było. Dobra, to mamy tutaj 70 punktów. Trzecie podejście już, także mam nadzieję, że teraz będzie zero, bo jak nie, to ja będę ostatnia prawdopodobnie. Także liczę na to, że teraz coś się zbaguje. Dobra, no to teraz mam taktykę taką, żeby na samym końcu przyspieszyć, więc sprawdzimy. I... ile będzie? 40 zaś. Czyli wszyscy skaczą w jeden punkt. Teraz ja przejdę. Kamstar, ty będziesz skakał na środku, bo ja chcę wam powiedzieć, o co tutaj dokładnie chodzi. Także odpalamy sobie tutaj czołg i mamy pierwszy skok. Także ja sobie zjadę bardzo powoli. Chodzi tutaj o to, że w zależności, w którą stronę na tej skoczni nawet pojedziecie, to będziecie mieli... dobra, widzowie. To chyba było niepotrzebne. Jest szansa, że tutaj nie będę ostatnia. Także Rafał, dawaj jeszcze jeden taki skok i będzie fajnie, dobra? Ja mogę trafić jeszcze tak naprawdę w sam środek Ewela i już będzie po tobie. Ja spróbuję w ogóle nie jechać. Będę hamował tutaj przy końcówce i być może to jakoś się przełoży. Czekajcie, spróbujmy w ten sposób. Czy to coś daje? No słuchajcie, nic to nie daje. 40. Jakoś tutaj trzeba inaczej jeszcze. Mamy ostatni czołg dla Rafała, także Rafał, dawaj 30, dobra? Albo 40 i będzie remis. Ja jadę bardziej do lewej strony i uwaga, jak mi wybi... Ło!
Dobra, widzowie, 90 punktów. Chyba 90, setki tutaj raczej nie było. Ale tak jak mówiłem, różne kąty wybicia są na każdej skoczni, więc trzeba próbować różnie. Teraz nadzieję pokładam w Kamstarze jeszcze, że on będzie gorzej niż ja, bo jak nie, to mam przegwizdane. No ja chyba stało będę, ale może coś się uda. Nie mam sprawy w takich, ale dobra, jedziemy. Aha, to okej. No to chyba będę ostatni jednak. To było ustawione. Druga próba, może teraz się uda. Dobra, dobra. Żeby wiatru w oczy nie było. I chyba będzie git. Dobra, lecimy. No, 50 albo 40, to nie jest źle już. Dobra, i ostatni skok, ja tutaj odradzam czołg. No załóżmy, że 50, mi się wydawało, że 50. Ewela, ile ty miałaś punktów? 80, także Rafał, tutaj grasz przeciwko mnie, także policzymy się na drugiej skoczni. Dobra, to Kamstar, dawaj ostatni skok. No i zobaczmy, kto zdobędzie co. Dobra, teraz musi się udać. To powoli, powoli. I może też tak od lewej sobie wjadę. A może spadnę? Okej, okay, dobra, przyleciałem. No, 80 chyba będzie. Także Ewela, bardzo mi przykro, ale zajmujesz ostatnie miejsce i nie masz żadnej broni. Trzecie miejsce zajmuje chyba Reju, tak mi się wydaje. Dobra, zdobyłem trzecie miejsce, więc biorę duże potki i niebieską ładowaną pompę. Tutaj był remis, ale ja oddam tutaj Kamstarowi, jako że mamy tutaj gościa, no to ja zabieram tutaj fioletową pompę, siorbik, a Kamstar no ma złotą. A Ewela? Ewela nie ma. Nie chcecie czegoś oddać, jakieś potki tutaj, żeby mi nie było przykro, że przegrałam? Ja ci chętnie dam potkę, masz. O, ja masz sobie zestaw. O, dobra, to ja siedzę w krzaku i kampię, jak będziemy grać na końcu. Okej, przechodzimy teraz do drugiej rundy i słuchajcie, w drugiej rundzie mamy troszeczkę inne przedmioty do wygrania, ponieważ mamy tutaj MK7 i znowu ostatnie miejsce nie bierze nic. Także myślę, że kolejka będzie taka sama, także Ewela, dawaj, przecieraj szlaki. Teraz musi mi tutaj pójść lepiej, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy takie... Ej, nie! No nie, no patrzcie się! No nie! Ej, tu... Wy to widzicie? Czy wy to widzicie? No właśnie zacina nam serwer. Wiesz co, ja może odrodzę ci ten czołg. No dawaj, dobra, dawaj, powtórz sobie jeszcze raz. Jako, że jesteś pierwsza, no to chodź jeszcze raz. Ja po prostu za ciężki tyłek wsiadam do czołgu i się zapada od razu. Także to źle świadczy, od dzisiaj dieta. Proszę zejść tutaj z czołgu. Bo to przez ciebie pewnie, tutaj specjalnie tak. Dobra, jedziemy, powolutku. Ja naprawdę jadę bardzo powoli, musimy teraz troszkę w lewo. No nie! Dobra, speed! Ej, tam to jest, ta mapa jest jakaś, nie wiem, lewa. A, to przez Rafała skuba, jest mi tam siedział pewnie na lufie. Ale Ewela, no to po prostu trzeba dobrze sterować. To prawo jazdy powinnaś sobie zrobić na czołku. Ja odradzam dla Eweli, proszę bardzo, lecisz dalej. Ja tutaj się zgodziłam, żeby być pierwsza i to wydaje mi się, że to był błąd, bo teraz wszyscy będą wiedzieli, jaki ja błąd. No nie da się tam zjechać, no nie! Jakie ja błędy popełnia. Słuchajcie, jako że Ewela skoczyła do tyłu, jak mogliście zobaczyć, no to bardzo mi przykro, Ewela, zostaw ci tylko jeden skok. Musisz bardzo powoli wjechać, to o tym musisz pamiętać. Ja się za chwilę zdenerwuję. Rafał, ty idź stąd, bo tutaj jakąś złą tą. Złe czary jakieś tu rzucasz na mnie. Patrzcie się, jak jadę powoli. Powolutku. No nie, ja nawet się nie ruszałam! Nie, oszukane. A ty tu dalej stoisz. Jesteś właśnie. A u mnie, ja się kręcę po całej mapie. Dobra, proszę bardzo, teraz wy to zróbcie i pokażcie, jak to się robi. Ewela, ile masz punktów? Dużo. Ustawione, to jest ustawione. Teraz patrzcie się, tutaj coś z serwerem było nie tak, a teraz dla nich będzie wszystko okej i będą mieli po 100 punktów. Ja odradzam czołg dla Reja, dawaj Reju, wsiadaj. Dobra. I powodzenia. Zobaczymy, jak mi pójdzie, bo niestety Eweli trochę... Trochę nie poszło. O! Czekaj. Czy trafię coś? 10... O kurde. Ten... 10 razy 2 tam chyba było. Tak, 10 razy 2. Czyli 20 mam. I co to za sprawiedliwość? No i jak to wytłumaczycie, no? Na to nie ma wytłumaczenia. Sprawdzimy jeszcze raz, czy będę miał kolejne szczęście. Powolutku i... O. Jakoś jadę. Ej, ładnie. Trzeba manewry robić. O nie. Dobra. Oj. Co się stało? A, jestem pod budowlami! O nie! Dobra, ale ważne, że trafił przynajmniej pierwszy skok. Dobra, ostatnia próba. Na razie i tak jestem przegrana, ale mam nadzieję, że tam chłopaki się śmiali ze mnie i im pójdzie jeszcze gorzej niż mi. Dobra, ostatnia próba. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Mam nadzieję, że nie wpadnę pod budowli, pod budowlę. Więc jedziemy. Uderzyłem w budowlę, dobra. O! I zaś pod budowlę wpadłem. Nie! O nie!
Proszę mnie wypuścić. Także Ewela tak naprawdę przegrywa teraz tylko 20 punktami. Ewela, bardzo mi przykro. Ale to i tak, moim zdaniem, 20 punktów na tą rampę to jest bardzo dużo. Także postarajcie się pobić jego rekord, ale mówię wam, jak wsiądziecie, to zmienicie zdanie. Ja to zrobię inaczej. Ja po prostu odjadę sobie, może tutaj gdzieś do boku. Ustawię sobie czołg w inny sposób i może to będzie rozwiązanie, chociaż boję się, że nie. O, żeż choinka! Czekajcie, a da się wyskoczyć, a jakbym sobie lot nie rozłożył i lot nią wleciał? No nie, to tak nie można. A jak się do tyłu leci, to powinny być minusowe punkty, także Rafał, masz minus 10, okej? Okay? A ja ci przypominam, że ty skoczyłaś do tyłu. No wiem. Wsiadam i może to zrobimy w inny sposób. Daję dopalacz od razu, bo... Bum. Będę miał zero, widzowie, chyba. Będę miał zero. Jestem załamany. Proszę, czołg dla ciebie. Ostatni skok, teraz się muszę mocno wczuć. No to jak mówię, te skocznie tutaj są strollowane. Powolutku, pomalutku. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Powoli, powoli przejeżdżamy do lewej strony. Dobra, 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 do lewej. Powolutku, powolutku. Nie... No, a! Ty, będzie, będzie, będzie! 10! Tylko to nie tu! Dobra, mam zero, to jak Ewela. No i mamy ostatnią osobę, teraz Kamstara. I zobaczymy, jak Kamstarowi pójdzie. Kamstar tutaj, on tak cicho siedzi i on tam pewnie obmyślał plan, jak to zrobić, tak mi się wydaje. Żeby tą dwusetkę na środku. No ja może tak sobie mocniej zacznę. Może się uda, albo może jednak nie. Aha, no to chyba też nie ta... Dobra, ja na drugą rampę wskoczyłem. Dobra, ja drugi czołg tutaj podstawiam. I wszyscy będziemy mieli ten, żadnej broni nie będziemy mieli. Trójkę. Właśnie, ja tylko jeden dobry skok bym poprosił tutaj, ale się nie mieszczę chyba w te drzwi troszkę. Ale może będzie jakieś nitro coś? No i chyba prawie, kurczę. No teraz byłeś bardzo blisko, dobra, trzeci skok. I później policzymy, komu najmniej po prostu wyszło, tak to zrobimy. Także Reju jak na razie 20 punktów ma i ma pierwsze miejsce. Dobra, jakoś tak prosto, żebym poleciał, może się wybił. Może na wstecznym coś, może znowu na lewo. No, pod rampą, no niestety. Kamstara najbardziej na lewo ciągło. I podsumujmy sobie teraz. Słuchajcie, Reju pierwsze miejsce, ponieważ, no, jakimś cudem miał 20 punktów. Także zabieraj, Reju. Drugie miejsce damy dla... dla kogo my tu damy? Ja zasługuję na miejsce ostatnie. Wy się podzielcie środkowym lutem. To ja biorę za... ja biorę trzecie. To ja biorę sobie pizza. Runda numer 3. Mam już jakąś broń, także dobrze jest. Tutaj mamy jeszcze, chociaż... nie wiem, tu mi się wydaje, że będzie łatwiej przejechać, ale gorzej jest tam na tablicy, bo mamy tam, jak widzicie, minusowe punkty. Aha, a ja nie mam żadnego... ja... dobra, nieważne. Ja tutaj jeszcze na początku nie powiedziałem, że mamy do wygrania Tomigana. Słuchajcie, Tomigan niebieski, złoty, albo złoty załóżmy i zielony. Także Ewela, dawaj twój pierwszy skok. Dobra, czyli teraz klasy broni są inne. Kurczę, nawet nie potrafię do tego czołgu wsiąść. Dobra, jedziemy. Powolutku, powolutku, powolutku. Ej, gdzie ja jestem w ogóle na jakiejś mapie? Nie jestem jakaś lewa do tych czołgów po prostu. Mamy drugi skok, mam nadzieję, że teraz mnie nie wywali. Jedziemy. Dobra, speed, speed, speed! Dobrze, dobrze! Dobra, prawie, ale nie, to nie wyszło. Ja muszę po prostu zrobić prawko na czołgi, tak jak Rafał mówił. Dobra, mam ostatnie podejście. Próbuję powoli i mnie wywala, więc teraz spróbuję tutaj na speedzie. Uwaga! 3, 4. Co mi to wysiadło z czołgu? Oj. Ej, czekajcie, patrzcie się, patrzcie się! Czy coś to jest... ten, poza zasadą, w sensie wbrew zasadom? Ewela ma 0 punktów, zaczynamy teraz Reju. Zobaczymy, czy komukolwiek uda się zjechać nam na sam dół. No widzicie, skocznie są ciężkie, tak wybudowane. Dobra, no to zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Mam nadzieję, że bez problemów. O Boże, co się dzieje? Dobra, 0 punktów. Ja bym proponowała zjeżdżać tą prawą stroną może, bo ta lewa coś jest jakaś lewa. Dobra, to zaczynamy druga próba. A spróbujemy bardziej na prawo. Oj, gdzie ja jestem? A, pod wami jestem. Ej, ale ja się cieszę w sumie, bo nie wychodzi na to, że to coś ze mną jest nie tak, tylko po prostu coś z czołgiem jest nie tak. Dobra, ostatnia próba. Jeżeli się nie uda, to będę miał 0 punktów. O, 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 co się stało? Ej, ty, czy ja trafię? Nie, nie trafię, pomiędzy tymi tarczami. Ale było blisko. Dobra, no to w takim razie teraz moja kolej i widzowie, no ja tutaj muszę udowodnić, że da się zjechać. To jest teraz moje zadanie. Wydaje mi się, że trzeba być na środku... O! O, ja tylko skręciłem tutaj. Okej, okay, ja próbuję jechać i trzeba... O! Jest! 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 Jest!
Razy 10! Dobra, widzowie, 300 punktów. No mówiłem, że się da, mówiłem, że się da. Mówiłem, 300 punktów, także powodzenia tutaj. A ja miałam mówić, Rafał, że jak ty skoczysz i będziesz miał punkty, to znaczy, że to jest ustawione, także ty coś tutaj musiałeś majstrować przy tym. Ja lecę na trzeci skok, Ewela, spokojnie, też może kiedyś trafisz w tarczę. A trafiłaś dzisiaj w ogóle, Ewela, w tarczę? Nie, ja ani razu nie trafiłam. Dobra, no to jedziemy powolutku. Postaram się tak, wiecie, tylko naciskać klawisz, no bo te czołgi, no jak widzicie, no są leciutko zbugowane. Dobra, powolutku. O kurde. O! No nie udało się. Mamy ostatnią osobę i zobaczymy, jak Kamsterowi pójdzie. On tutaj to jest taka cicha woda i on tutaj nic nie mówi, a później najwięcej punktów zdobywa. Ja może się biję tutaj z góry jakoś. O, na razie jadę. Ej, to jest chyba trik. Dobrze, dobrze, dobrze. Chyba lecę nawet. Tu jest do wybicia się, nie? Jest, 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 jest tam wszystko gotowe. Lecę, lecę, lecę i za daleko. No nie. No tego jeszcze nie było. Teraz ten, jeden raz ci wyszedł i nie doleciałeś pewnie na tą, na tarczę. Ej, ale to był dobry pomysł tutaj z tymi deszkami. Dawaj, Kamstar, powtórz to jeszcze raz, może się uda. Dobra, to drugi skok taki sam robimy, jak się... Do... Kurczę, nie w tą stronę, ale może, może wyrównam. No nie, teraz na prawo mnie ściągnęło. Ale to jest naprawdę 200 IQ tutaj z tymi deszkami. Okej, okay, trzecia próba teraz na spokojnie, może się uda. No i się znowu nie udało, ale może jakoś dolecę gdzieś? Jednak nie dolecę, no i... Znowu na prawo tym razem. Ty krakała mu, bo ja powiedziałam, że raz mu się uda i nie trafił w tarczę i tak się stało. Słuchajcie, ja mam pierwsze miejsce, więc biorę tutaj to migana mitycznego, a wy się podzielcie, bo chyba nikt z was tam nie trafił. No cóż, ja mogę komuś oddać broń. Ja, mi się wydaje, że mi poszło najgorzej. Kamstar chociaż raz tutaj pojechał, to niego sobie ten drugie miejsce weźmie. Dobra, mam, dzięki. To Ewela, ty możesz wziąć sobie broń. Dobra, no to ja biorę. A więc widzę, kto teraz zrobi pierwszy 6 fragów, ten wygrywa. Każdy ma swoją pozycję. 3, 2, 1, go. Dobra, robimy tutaj teraz wygraną. Mamy mega dobry drop, także powinno się coś tutaj udać. Dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Jedziemy, zobaczcie, jakie ja mam bronie. Ja jestem najgorsza w tym. No dobra, wiemy, że przegram pewnie, ale... Zjem sobie papryczkę i podbiegnę do niego. O, zabiłem Kamstara, łatwo, łatwo Kamstar. O nie, on tu się chyba zrespi teraz, więc uciekajmy. Ewela oczywiście musi za mną. Siema. Rafał zrobił pierwszego killa, ale wiecie co? Ja nie mam takiej broni, oni mają shotguny wszyscy, a ja nie mam shotguna i będę miała przegwizdane. Siema, o, czekajcie, oddam, oddam mu. Oddam. Jest, 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 oddałem. W ogóle wyciął mnie na full, super. Dobra, jest 1-1. Rafa też ma jednego killa, więc każdy ma po jednym killu. Tu jest ze ścianą. Dobra, ale dostał... Rayu go pokonał. Znowu Ray mnie zabija, kurczę. Dobra, coś tam ustrzeliłam. Zrobić jednego killa i będzie dobrze. A, i było blisko. Nie trafiłem! Ścigamy się chyba z Rayem, tak, mamy oboje po dwa kile. Ej, Ewela znowu, dobra, Ewela, zostaw mnie, nie chcę znowu Eweli kasować. Choinka, niedobrze. Dobra, mamy jednak killa. Rafała tutaj. Nie wiem, czy Rafał to specjalnie. Ej, pizza jest OP w tym trybie, mega mocna. Jest, jest. Dobrze, mamy to, mamy to. 84, dobra, mamy to. A kurczę, ej, Kamstar ma. Ej, Kamstara trzeba, bo on tutaj ciśnie skuba, nie działam jednego tego. O, czy zginie? Zginął. Dobra, trzeci. Rafał ma 3. Nie, Ray. A, czyli jestem najgorsza. Dobra, zabity Rafa, łatwo. Ja byłem pierwszy. Ray prowadzi w ogóle, kurczę, 4 kile ma, ładnie. Oni mnie tam widzą nad mapą, ja nie mogę balonów używać. A ktoś jest, tu ktoś jest. Siema. Mamy Raya, fajnie, fajnie. Ależ dostał, no nie. Mam nadzieję, że ta osoba, co tam jest w środku, zabije go. Problemy, problemy mamy, niestety nie trafiony. Nie, zostaw mnie. Zostaw mnie! Nie, ja właśnie bym się schowała! Dobra, i widzowie, w dzisiejszym odcinku wygrywa Reju. Także gratulacje dla Reja, ma pierwsze miejsce, drugie miejsce Kamstar, no i Rafał drugie, a ostatnie, nie wiadomo, kto ma ostatnie, co? Nie wiadomo, nie ma chyba ostatniego miejsca. Nie ma ostatniego, oczywiście zapraszamy was do chłopaków na kanały, pod spodem w opisie zostawimy wam linki, no i zapraszamy was tutaj na pozostałe nasze odcinki, na razie! Siema! Narka!